Hejka, hejka! No hejka, hejka! Wstawiam dzisiaj taki filmik dosyć nietypowy i też nietypowo, ponieważ jak wiecie lub nie, zawsze wstawiam filmiki w piątek, jest to jeden filmik tygodniowo, a dzisiaj taki nadprogramowy filmik. Muszę Wam koniecznie pokazać trasę pieszą, którą odbyliśmy w tę niedzielę, także jest to krótki filmik, ale myślę, że bardzo intensywny. Zorientowałam się, że większość moich filmików to raczej pogadanki, a chciałabym Wam również pokazać trochę okolice Walencji, ponieważ ja jestem zakochana, absolutnie zakochana w tutejszej przyrodzie i widokach, które zapierają dech w piersiach. Trasę zaczęliśmy w miasteczku Benicàssim, które położone jest na północ od Walencji. My jechaliśmy tak mniej więcej godzinkę. Są to okolice miasta Castellón. Trasa ma łącznie 12 km, a więc nie jest ona jakoś bardzo długa. Większość terenu jest płaska, a więc nie jest to na pewno jakiś bardzo trudny poziom. Można to po prostu potraktować jako taki dłuższy spacer. Znajdują się tam dwie ścieżki, jedna rowerowa i druga piesza. Trasa ma też swoją historię. Wyobraźcie sobie, że wcześniej znajdowały się tam tory kolejowe i było to połączenie z Walencji do Barcelony. Zbudowano je w połowie XX wieku. Z czasem jednak w 2008 roku rozpoczęto modernizację tych właśnie torów kolejowych, ponieważ zorientowano się, że nie jest to najtrafniejsze miejsce, jeżeli chodzi o lokalizację i ostatecznie przeniesiono je na niżej położone tereny. Wtedy też zaczęto dostosowywać ten teren do pieszych wycieczek. Tunele, które możecie zobaczyć, są pozostałością właśnie tych linii kolejowych. Trasa kończy się w miejscowości Oropesa i tutaj możecie zobaczyć port, który należy do tego miasteczka. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego krótkiego filmiku. Pomimo tego, że krótki, mam nadzieję, że podobała Wam się też taka krótsza forma, ale koniecznie musiałam podzielić się z Wami tą naszą mini wycieczką. I na koniec oczywiście, jak żeby inaczej, paella. W takim razie żegnam się z Wami na chwilkę i odzywam się w piątek. Ciao, ciao!